Jolanta Zaremska, zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Urząd Miasta Krakowa opublikował komunikat, w którym stwierdził, że wraz z województwem małopolskim podjął wspólną decyzję o wycofaniu się z realizacji budowy Centrum Muzyki. Wydane oświadczenie złożone w imieniu miasta i województwa nie było uzgodnione z władzami Urzędu Marszałkowskiego. Od wielu lat trwają przygotowania związane z stworzeniem najpierw pewnego fundamentu inwestycyjnego, później mam nadzieję budowy i łączy nas Małopolskę, a Kraków łączy porozumienie dotyczące przygotowania tej inwestycji. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, projektowej, która jest niezbędna, by w następnej perspektywie finansowej ze środków unijnych móc finansować tę inwestycję. Władze Urzędu Marszałkowskiego nie kryją zaskoczenia stanowiskiem, które zajął Urząd Miasta. Na razie nie ma żadnej decyzji ze strony Zarządu Województwa o tym, że rezygnujemy z tego projektu. Jesteśmy bardzo zaskoczeni jednostronną decyzją Krakowa i taką formą zakomunikowania tych planów. Centrum Muzyki to ważna i potrzebna inwestycja nie tylko dla Krakowa czy Małopolski, ale także dla polskiej kultury. Od 18 maja Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie wznowił zapisy na najbardziej popularną kategorię prawa jazdy, czyli kategorię B. W dalszym ciągu przestrzegane są wszystkie elementy wpływające na bezpieczeństwo, tak by zarówno osoby podchodzące do egzaminów, jak i egzaminatorzy byli spokojni o swoje zdrowie. Bardzo dużą rolę przykładamy do tego, żeby właśnie było bezpiecznie. Czyli wejście do budynku rozpoczyna się od tego, że zostaje osobie zmierzona temperatura. Poza tym jest oczywiście jeszcze dezynfekcja rąk tutaj przy wejściu do budynku, później przy wyjściu na plac manewrowy tak samo jest druga dezynfekcja rąk. Osoby stosują się też do tych zaleceń, bo też nie zdarzyło się nam, żeby ktoś przyszedł na przykład bez maseczki albo bez zakrycia powiedzmy ust albo nosa. Mimo panującej sytuacji pracownicy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego robią wszystko, by ograniczyć ilość dodatkowego stresu. Na razie statystyki na dużej ilości osób sprawdzaliśmy to, ale rzeczywiście statystyki są na razie optymistyczne i wychodzi na to, że więcej osób w tej chwili zdaje niż zdawało do tej pory. Tylko się cieszymy z tego powodu i będziemy dalej wszystko robić, żeby osoby czuły się u nas bezpiecznie. Zainteresowanie egzaminami jest spore, przez co wydłużył się okres oczekiwania od 2 do 4 tygodni. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego wychodzi naprzeciw sytuacji i wydłuża godziny pracy, tak by skrócić czas oczekiwania na egzamin, w szczególności kategorii C+E, gdyż na te egzaminy przyszli kierowcy czekają najdłużej. Tradycja hodowli pstrągów potokowych w Ojcowie sięga lat 30. ubiegłego wieku. Pierwsza z nich powstała w 1935 roku. Od 6 lat ojcowska pstrągarnia przyciąga nie tylko turystów z Małopolski, ale także z całego świata. Tu prowadzona jest nie tylko działalność hodowlana, ale i gastronomiczna. Ta druga ucierpiała przez pandemię. Jednak już od 18 maja goście mogą z powrotem spróbować najlepszego pstrąga w Europie. Dostosowaliśmy się do nowych zasad. Na terenie naszego obiektu całego możemy pomieścić zgodnie z wytycznymi 20 osób. Mamy wydzieloną przestrzeń też w kolejce, żeby zachowywać te bezpieczne odległości. Staramy się, żeby to były takie naturalne odgrodzenia, żeby to było wszystko, podziałamy z duchem parku ojcowskim i z duchem tak samo eko, więc jesteśmy integralni z Ojcowskim Parkiem Narodowym, dlatego też po prostu, żeby to nie zakłócało tutaj naszej przestrzeni. Jesteśmy produktem tradycyjnym z Małopolski, należymy również do sieci dziedzictwa kulinarnego Małopolskiej, jak również tutaj zostaliśmy uznani najbardziej innowacyjną hodowlą w całej Unii Europejskiej według COPA COGECA, organizacji rolniczej działającej przy Parlamencie Europejskim. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia w Ojcowskim Parku Narodowym hodowli pstrąga. Tu nie tylko można podziwiać najpiękniejsze zakątki Małopolski, ale spróbować najlepszą wędzoną rybę. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.